No, witajcie drodzy moi widzowie. Oglądam właśnie sobie tak o oferty jakichś dziewczyn i tak coś popatrzę sobie. No, tu najlepszy mój przyjaciel, piesek. O, fajny jest. No, wszystko je. Ten pies to wszystko je. On po prostu. Wszystko je i on po prostu daje mu tyle tego jedzenia i wszystko. To nie jest to co inne, że wszystko nie jedzą. Ten to wszystko je pies. No. Jestem zadowolony. Fajnie. Mnie się teraz oferty strafiają. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Spróbuję z tą dziewczyną. Coś wyjdzie elegancko i na temat, no. No. Wiadomo, no. Spokojnie, niepochopnie, żeby to miało ręce i nogi, no. No. Może ta dziewczyna do mnie przyjedzie z Warszawy i coś tam jakoś będzie fajnie, no. Także mówię, no, taka po prostu. Nie spodziewałem się, że taka dziewczyna mi się trafi w Warszawie, no. Jestem zadowolony, no. I pies jest zadowolony, i ja jestem zadowolony, no. Ze mną się pies bawi, tak go fajnie, taką fajną mu kość dałem, on teraz się jest zadowolony, no. I ze mną będzie chodził na spacery. Tu pójdziemy, tu na trochę sobie pobiega ten pies, no bo on musi sobie też pobiegać, no trochę go wpuszczę tam na podwórku, no. To jest mądry pies, to mądry jest pies, to zawsze jak ja jem śniadanie, to ja z psem jem śniadanie, psowi daję śniadanie, on je ze mną. No. Obiad ja jem i pies je obiad. Tak. Wszystko je, wszystko. On tak wszystko je, ten pies, że. To jest. Po prostu zaskoczony byłem, no. Zaskoczony jestem. No. Ma tam karmę, wszystko tam pod ostatkiem, no. Po prostu lubię zwierzęta i po prostu to jest rewelacja. No. Po prostu to jest takie zwierzę, że po prostu jak to jest, że ono swojego właściciela będzie pilnować to zwierzę. No. A nie tak jak niektórzy, że biją zwierzęta, nie umią zadbać, potem sru do lasu i wiążą tam, powiedzmy, do drzewa. To tak nie można. Nie można. Ja odkąd mam psa, to ja mam wszystko pod ostatkiem. Jedzenia, wszystko mam. No. U mnie pies ma pod ostatkiem i wiadomo, no, jak ja jem, to i pies też będzie jadł, no. U mnie nie ma tego, żeby pies chodził głodny, no. U mnie musi być pies najedzony, tak jak i człowiek, no. Ja jestem taki, że pierwsze co daję psowi jeść, potem ja jem sobie obiad i kolację. Nim ja coś zjem, to ja daję pierwsze co psowi jeść, no. U mnie jest to taka zasada, no. Wiadomo, pies jak się naje, to on po prostu. To po prostu sobie potem śpi, bawi się i jest taki wesoły. No. No ale to po prostu jest rewelacja, no. No mówię, no. Mam nadzieję, że może do mnie ta dziewczyna przyjedzie, no. W każdym razie, no, czekam na odpowiedź. Zobaczymy, co ona mi odpowie, ta dziewczyna.
bo jest dziewczyna sympatyczna, fajna, zaufana. Mogę z nią sobie porozmawiać na różne tematy i już. Bo nie tak jak z niektórymi dziewczynami, że oni tam o takie mi głupoty opowiadają, coś tam, wiadomo, no, z góry, aby żeby się tylko tego pośmiać, no, i sobie żarty zrobić. A z tą dziewczyną się zobaczyłem w Warszawie, no to po prostu ja z nią konkretnie rozmawiałem na temat. Sama mi podała numer telefonu, zaszkoczony jestem i może to będzie w końcu na tej dobrej drodze, no. Fajnie by było mieć tą drugą połówkę. Byłoby, wszystko by elegancko. U mnie to musi być jak książka pisze, no. Wszystko krótko i na temat. No. Dziewczyna jest fajna. Bardzo mi się podoba. Kawę jej postawiłem. Ona mi pierw proponowała. Ja powiedziałem, nie, ja ci postawię kawę. I już. Fajnie. Tak by dziewczyna się fajnie spoglądała. No, fajnie. I ona taka zaskoczona była. No, fajna dziewczyna. Naprawdę, rewelacja. Rewelacja. Także mówię, no. Wielkie branie było. A tu siup. I fajna okazja się trafiła. A ja się tego nie spodziewałem, no, że taka. Może jakaś dziewczyna coś mi się zainteresuje i może mi poda numer telefonu. No, ja mówię, no, z czasem tak to jest, że jedziesz, albo gdzieś pójdziesz, albo może jakaś się dziewczyna zapyta, może kawę, może porozmawiamy. I tak człowiek z pod wrażeniem. No. I tak samo tu, byłem w Warszawie i taki z pod wrażeniem byłem, nie wiedziałem o co chodzi, no ale. A dziewczyna chciała ze mną taki utrzymywać kontakt i chce się ze mną poznać, no. No. Wysłała, zrobiła sobie ze mną zdjęcie i powiedziała mi, że jestem eleganckim chłopakiem, że i mówi, że chciałaby ze mną kontakt utrzymywać, no. I po prostu my se tak rozmawialiśmy, no. Ja mówię, no wiadomo, jakby było to więcej czasu, to byśmy sobie pogadali, co i dłużej. Jakieś bym jej wino kupił fajne, byśmy się napili. Ale wiadomo, jak dziewczyna w pracy, to nie wypada wypić wina, bo to wiadomo, no, nie sztuka, żeby dziewczyna wyleciała z pracy, no. No, no ale dziewczyna po prostu tam, no po prostu tej dziewczynie się spodobałem, bo musiałem jej wpaść w oko, no, że mi podała tak od razu numer. Jestem zaskoczony, no. Bo żadna taka dziewczyna by tak nie wpadła na ten pomysł, no. No i takie to, ja to jako się dżentelmen postawiłem, że ja jej postawię kawę. I wszystko okej było. No, zobaczymy, no. Na razie do mnie pisze, będzie dzwonić, będzie okej. No. Zaproszę tą dziewczynę do siebie, fajnie będzie. I elegancko, superańsko, no. A żeby mnie ta po prostu dziewczyny, Ukrainki to są zaradne, zaradne. A wziąć taką, co ma 20 lat, to ona ci tak o, będzie cyganić, motać i będzie obiecywać gruszki na wierzbie. A to taka dziewczyna to jest ona pracowita, pracowita. To widać. No. No, w każdym razie, no. Będzie wszystko. Mam nadzieję, że to się uda. Także, drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.